Hej, witajcie moi drodzy, jeżeli jesteście nowi na moim kanale, ja jestem Natalia i witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o goleniu głowy, o tym dlaczego to zrobiłam, jak to na mnie wpłynęło, jak to wpłynęło na ludzi wokół mnie i też będzie w międzyczasie filmik właśnie z tego procesu. Jeżeli jesteście zainteresowani tylko w jakiejś konkretnej części filmu, to zapraszam was do opisu pod filmem. Tam będą podane czasy wszystkich, że tak powiem, etapów filmu, więc nie musicie oglądać wszystkiego, jeżeli nie chcecie. A jeżeli chcecie, to zapraszam serdecznie. Z jednej strony nie chcę robić z tego wydarzenia jakiegoś takiego zmieniacza życia albo nie wiadomo jak ważnego wydarzenia w moim życiu. W końcu jest to tylko zmiana fryzury i tak chcę na to patrzeć. Ale z drugiej strony akurat w przypadku tej konkretnej fryzury zajęło mi dużo czasu dojście do momentu, w którym faktycznie odważyłam się ją zrobić. I też patrząc po reakcjach moich znajomych i mojej rodziny, widzę, że to jest jednak mimo wszystko nadal szokujące wydarzenie, jak dziewczyna goli swoją głowę. Pomysł pojawił się już około 5 lat temu i z początku wydawał się takim nierealnym, dzikim, trochę szalonym marzeniem. Ale z roku na rok w sumie stawał się coraz bardziej realny, aż w końcu doszedł do skutku, jak widzicie. Przez te kilka lat oglądałam bardzo dużo filmów na YouTubie dziewczyn, które goliły swoje głowy, wszystkie filmy w stylu 10 powodów, dla których warto to zrobić, jakie są wady itd. I wszystkie te informacje sobie przyswajałam. I im więcej oglądałam takich filmów, tym bardziej mnie, że tak powiem, ekscytowała taka myśl, żeby wypróbować to na samej sobie. Pierwszy moment, w którym już byłam tak o krok od zgolenia wszystkich moich włosów, był mniej więcej miesiąc temu, jeszcze przed kwarantanną. Ale wtedy powiedziałam to mojej mamie i moja mama się załamała i w ogóle nie rozumiała, dlaczego chcę to zrobić. I stwierdziłam, że kurczę, nie chcę jej martwić, więc spróbuję zrobić wszystko, żeby pokochać moje włosy, żeby znaleźć taką fryzurę, która mi odpowiada, która nie będzie czymś takim. I starałam się właśnie tak samo zajarać taką wizją zapuszczenia włosów, jak bardzo mnie jarało moja wizja zgolenia ich na łyso. Niestety, jakkolwiek się nie starałam, no nie udało mi się tego zrobić. Teraz po miesiącu znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że w sumie nie mogę wychodzić z domu, nie mogę nikogo widywać poza moją rodziną. Co dało mi takie poczucie bezpieczeństwa, że nawet jak się nie uda, nawet jak fryzura będzie beznadziejna i nie będzie mi się podobać, to nie będę musiała jej nikomu pokazywać, jeżeli nie będę chciała. I to myślę, że przeważyło szale, ale to nie było jedynym powodem. No tak jak mówiłam na początku, chciałam wdrożyć ten pomysł w życie już od dłuższego czasu. Zgoliłam włosy w zeszłym tygodniu, 7 kwietnia. Nie planowałam, żeby to zrobić tego dnia w ogóle. Po prostu w pewnym momencie leżałam w łóżku i oglądałam kolejny filmik o tym, dlaczego warto zgolić głowę. I coś we mnie przeskoczyło, coś tak zaiskrzyło. I stwierdziłam, dobra, robię to. Usiadłam, zaplotłam warkocze, ścięłam moje warkocze, odłożyłam je, ponieważ chcę je oddać na fundację. Jednak mimo wszystko są odpowiedniej długości, więc czemu nie? Ścięłam je i jak już miałam taką czuprynę nierówną włosów krótkich, to już nie było po prostu odwrotu. Było to dla mnie stresujące, nie powiem. Na początku, jak usiadłam przed kamerą i popatrzyłam na moje długie włosy, to sobie myślałam, może jednak je kocham, może jednak nie chcę tego robić. I mocniej zabiło serce i się poczułam taka, że coś się dzieje. Ale jak już ścięłam pierwszy warkocz, to już była sama radość. Już po prostu potem poszłam na całego. Po ścięciu warkoczy wzięłam po prostu golarkę i zgoliłam to wszystko. Zdecydowanie nie.
przez pierwsze dwa dni nie mogłam przestać się uśmiechać, nie mogłam przestać po prostu dotykać moich włosów, bo to jest mega przyjemne uczucie, jak tak naprawdę taką długość włosów ostatni raz miałam, jak miałam może niecały rok, a już wtedy jak się urodziłam, to miałam troszeczkę dłuższe włosy, więc to jest pierwszy raz naprawdę od długiego czasu, kiedy mogę faktycznie poczuć, jak to jest. I jest to niesamowite uczucie, naprawdę. No, cudowne, ciężko to w ogóle opisać. Się czuję bardzo taka wolna, nie muszę w ogóle nic robić z tymi włosami, one zawsze wyglądają tak samo. Nie mówię, czy dobrze, czy źle, po prostu nie muszę z nimi nic robić, to jest cudowne. Jak się myję, to są suche już po, kurczę, 3 sekundach. I to jest naprawdę cudowne uczucie i też bardzo miłym uczuciem jest to, że jak moi znajomi się dowiedzieli o tej fryzurze, to dostałam bardzo dużo miłych słów, za które bardzo dziękuję. Większość osób była zdziwiona, część była zdziwiona i też podziwiała to, co zrobiłam. No nie uważam, żeby to było coś godne podziwu, ale jestem wdzięczna za tak pozytywną reakcję i za wspieranie mnie w tym, no bo to jednak jest miłe uczucie, wiadomo. Kolejny fajny aspekt tego jest taki, że już nie mogę się doczekać, żeby się zobaczyć w każdej długości włosów, od zera do takich, bo najkrótsze włosy, które miałam wcześniej, to były takie do uszu, a teraz będę miała wszystkie długości, że tak powiem, po kolei i myślę, że dzięki temu zobaczę, co mi się najbardziej podoba. Również odkryłam zupełnie nowe uczucie, którym jest to, że może być zimno w głowie. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale nawet sobie nie zdawałam sprawy, jak bardzo dużo właściwości grzewczych mają długie włosy. No, działają tak trochę jak taka czapka, a jak się odgroną głowę, to zupełnie inne jest to uczucie, ale na szczęście teraz się robi coraz cieplej, więc jest to bardziej zaleta niż wada. I chciałam też powiedzieć, jeżeli chodzi o wygląd, ja nie robiłam tego, żeby wyglądać lepiej i też nie uważam, że wyglądam lepiej w tak krótkich włosach. Zdecydowanie uważam, że lepiej mi było w długich, ale teraz się czuję o wiele lepiej niż wtedy, kiedy miałam długie włosy, więc myślę, że to się przede wszystkim liczy, żeby się dobrze czuć w swoim ciele. Na pewno nauczy mnie to cierpliwości, jednak zanim moje włosy odrosną do długości takiej, w jakiej były, to minie kilka lat i to mnie nauczy tego, że czasami warto jest czekać, żeby osiągnąć jakiś efekt. Teraz się spodziewajcie, że w każdym filmie będę wyglądać trochę inaczej, bo one rosną bardzo szybko. Wiem, że tego teraz nie widać, ale minęło dopiero tak naprawdę 5 dni, od kiedy je ścięłam, ale ja widzę różnicę. Teraz o wiele mniej widać moją skórę głowy. Te włosy już są troszeczkę gęstsze niż były 5 dni temu, więc jestem pewna, że przy kolejnym i jeszcze następnym filmie już będzie widać tą różnicę bardziej. Myślę, że też się nauczę, jak podkreślać moje inne cechy, które są dobre, bo włosy dają takie poczucie bezpieczeństwa. One bardzo potrafią ulepszyć wygląd, że tak powiem. Ale włosy to nie jest jedyny pozytywny aspekt w naszym ciele, więc teraz ubierając się, będę się starać bardziej podkreślać na przykład kolor moich oczu, albo będę dobierać takie kolczyki, które będą mi się bardzo podobać, albo na przykład dobierać takie kolory, które pasują do mojej cery. Dzięki temu teraz nauczę się robić takie rzeczy i później jak już będę miała długie włosy, to będą one takim dodatkowym po prostu dodatkową wartością. Myślę, że to też mnie nauczy pewności siebie. Wydaje mi się, że właśnie najważniejsze jest w życiu być pewnym swoich wyborów i pokazywać to, że właśnie jest się dumnym z tego, kim się jest i jak się wygląda. I być może dla innych nie wyglądam teraz dobrze ani lepiej niż wcześniej, ale ja się czuję doskonale i chciałabym to pokazać światu. I z pewnością nie jest to coś, co da się nauczyć z dnia na dzień, ale będzie to proces i mam nadzieję, że mi się uda wydobyć z siebie właśnie te pokłady pewności siebie, które gdzieś tam jeszcze drzemią.
teraz nie mogę się już chować za moimi włosami, więc jest to taki pretekst, żeby właśnie to ćwiczyć. Poza tym w tym okresie, kiedy będę miała właśnie takie krótkie włosy, chciałabym bardzo się skupić na rozwijaniu swojej osobowości i swoich zainteresowań, ponieważ uważam, że to jest idealna nauczka i dla mnie, i też być może dla innych, że nie warto jest oceniać ludzi tylko i wyłącznie po wyglądzie, że każdy ma jakąś historię i każdy ma jakąś osobowość, zainteresowania, swój charakter. I to jest to, czego powinniśmy szukać w ludziach i w nich doceniać, a nie to, jak oni wyglądają, ponieważ to jest moim zdaniem najmniej istotne. Warto jest patrzeć właśnie w głąb człowieka, a nie tylko na powierzchnię. Skoliłam włosy dlatego, że chciałam to zrobić i bardzo się cieszę, że to zrobiłam, bo wiem, że gdybym nie skoliła włosów, to bym cały czas się zastanawiała, a co by było, gdybym to zrobiła, i bym żałowała, że tego nie zrobiłam. Więc bardzo się cieszę, że do tego doszło. Jednocześnie chciałabym wrócić do tego, co mówiłam na początku, że to naprawdę nie jest coś, co zmieniło moje życie i jest jakimś takim przełomowym wydarzeniem. Z pewnością coś się zmieniło, ale nadal jestem tą samą osobą i nadal no nie wiem co, no tylko ścięłam włosy, to tyle, nie? Także no to chyba wszystko, co chciałabym powiedzieć na temat mojej nowej fryzury. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. I trzymajcie się ciepło, do zobaczenia kolejnym razem.